W roku 1421 zamek wileński dolny i górny, samo miasto i okolica wcale inaczej stawiły się oku podróżnego niż przed laty kilkudziesięciu, nim Krzyż zapanował nad tą stolicą, a Litwa połączyła się z Polską. Z ramienia Jagieły siedział teraz Witold na Wilnie, lecz on raczej panował Polsce i jej królowi niż Jagieło jemu. Siła ducha i przewaga były po stronie syna kiejstutowego. Starzejący król bawił się zawsze namiętnie myśliwstwem, lubił długo siedząc za stołem lub wylegając się na łożu słuchać wesołych rozmów swojego dworu, który po monarszemu obdarzał. Ale rządy go nudziły. Chętnie uciekał w lasy, aby się od ich ciężaru uwolnić i zdać je na senatorów świeckich i duchownych. Miał się też kim wyręczać. W Wilnie i na Litwie zastępował go Witold. W Polsce leliwy i topory, z pośrodka których występował już chcący władzę ująć w silne dłonie, przodujący rozumem i charakterem zbyszek z Oleśnicy. Ten, który pod Grunwaldem w rycerskiej zbroi stał jeszcze przy Jagiele i broniąc go od napaści Dypolda Kieryca, pierwszy zadał mu cios śmiertelny. Szybko potem z tego Nadwornego pisarza Zbyszka urósł Zbigniew Wielki, jeden z tych mężów, co się rodzą do panowania i kierowania ludźmi. Czekała na nań już krakowska infuła. W ciągu następnych lat panowania Jagiełłowego między Witoldem a Zbigniewem rozegrywa się dziejowy dramat połączony z Litwą Polski. W potężnej prawicy litewskiego księcia, jak wszystko tak i wilno, urosło. Obwarowało się, przyozdobiło prędko. W miejscu starej świątyni pogańskiej stał kościół katedralny. Wieżyca nieforemna, światorocha za dzwonnicę mu służyła. Kilka krzyżów ponad świątyniami chrześcijańskimi wznosiły się tu i ówdzie wśród poziomych dachów domostw drewnianych. Poza ogólnymi mury miasta rozlegały się przedmieścia w ogrodach, zasiane uboższymi chatami. W pośrodku miało już wilno powyznaczane ulice, rynki, targowiska, przy których szybko wznosiły się budowle z cegły i kamienia. Przeważały jeszcze domostwa drewniane, ale i te już na wzór polski powiększać się i do góry dźwigać zaczęły. Na zamku witoldowskim widać było ład i zamożność, a surowe rządy. Tego człowieka, co czas miał. Na wszystko. Wyglądał sam na rzecz każdą i nie dopuszczał samowoli niczyjej. Nie było prawie dnia, którego by jakieś poselstwo nie zawitało na zamek dolny, gdzie książę ciągle przebywał. Górny służył za zbrojownię, skarbiec i więzienie. Szeroko rozpościerały się gmachy książęce, mieszkania urzędników dworu, czeladzi, łaźnie, piekarnie izby dla dworskich rękodzielników i stajnie, na których zawsze kilkaset koni pogotowiu stał. Za zamkiem ku kędy dawniej zapewne las być musiał, bo ten otaczał miasto za olgierdowych lat, za giedminowych stały jeszcze drzewa stare i zarośla stanowiące rodzaj ogrodu, w którym czasu letniej spieki schronić się było można. Zwykle tu starsi urzędnicy dworu, niekiedy kobiety, przy boku wielkiej księżnej zostające, przechodziły się w różnych dnia, porach, nazbyt od zamku nie oddalając, bo u Witolda wszyscy i zawsze na zawołanie być musieli. Właśnie jednego pięknego, ciepłego, jesiennego poranku pod rozłożystymi drzewami w zamku zabawiała się zbiegła z teremów księżnej Juliany drugiej żony Witoldowej, Gromadka kobiet, większej części młodych, której dziewczę nadzwyczajnej piękności, wysmukłe, czarnobrewe, z oczyma młodością gorącymi, tryskającymi życiem przodowało. Spośród tego wesołego... Dziewcząt i starszych pań grona, rozmaicie poubieranych na ruski, polski i niemiecki sposób postawą wdziękiem i śmiałym, a rozkazującym obejściem się rej wiodła w pełni wiosennego rozkwitu wesoła, hałaśliwa, roztrzepiotana czarnobrewa. Wszystko szło za nią i jej słuchał. Nawykła była znać prowadzić swe towarzyszki i rozkazywać im, bo na skinienie jej wszystkie rzucały się posłusznie. Pod drzewami na grubych ich gałęziach widać było zawieszoną prostą z mocnych nici w sznury skręconych z deską na nich przywiązaną huśtawką. Zbliżywszy się do huśtawki, dziewczę raźnie na nią skoczyło, pochwyciło dwa grube sznury, na których wisiała, i śmiejąc się wykrzyknęło: Hej do roboty, hej! A rzucajcie mną wysoko pod same obłoki, ponad drzewa, nad wierzchołki, aż do gwiazd, pod niebiosa. Starsza niewiasta z twarzą bladą, przeciągniętą z zagasłymi oczyma, uśmiechniona łagodnie, ubrana ciemno, z krzyżem na szyi, tuż przy huśtawce stojąca, przerwała cicho. – Och, kniachino ty moja, tobie się chce tak wysoko, a kto pod obłoki lata, spadać na ziemię musi. Lepiej po niej chodzić spokojnie, od huśtawki się głowa zawraca. Ja bo lubię, żeby mi się w głowie kręciło Wolę wir niż martwą ciszę. Hej, hej, huku, wrzasku, biegu, lotu, dusza pragnie, a tu taka w tych murach nie wola. I spojrzając na zamek, skrzywiło się wyraziście, jakby mu ją wyrzucała. Dwie służebnice już z tyłu wzięły były sznury, którymi huśtawkę rozkołysać miały, ale starsza stojąca przy niej wstrzymywała. Rozmowa była nieskończona. Księżniczka też już nie nagliła. Oj, ty, ty, ptaszku, co ci skrzydła urosły? Mówiła dalej stara. Latałoby ci się, latałaś gdzieś sokołowi we szpony. O, bodaj sokuł pochwycił i rozdarł lepiej niż tak gnić za krosnami a słuchać tu przerwało nagle nie strachaj mnie femko nie strachaj i nie wróż tak źle ja nie wróżę bo mnie wieszcz biarka tylko przestrzegam odpowiedziała smutnie femka księżniczka ciągle na huśtawce siedziała o, ja bym bardzo chciała, żeby mi kto kiedy powróżył, dodała Czarnobrewa. Naprawdę Femko, nie umiesz ty? Jam taka mojej przyszłości niecierpliwa i ciekawa. Ona tylko Bogu wiadoma, odparła Femka, a przyjdziesz aż nad to rychło, co przeznaczone nie minie, Wtem jedna z towarzyszek księżniczki zbliżyła się do huśtawki. Do wróżenia. Odezwała się z minką poważną, w której się głęboka wiara malowała. Nie ma jak ta stara Mecha. Ona, co tylko której przepowiedziała, wszystko się ziściło. Mecha? A gdzież tej Mechy szukać? Westchnęło dziewczę. Dałabym jej chętnie podarek. Spojrzała po sobie, pomyślała i uśmiechnęła się gorzko. Może przypomniawszy, że niewiele co dać mogła. Gdzie jej szukać? Trąciło żwawo dziewczę. Mecha teraz zawsze siaduje pod kościołem. Wszyscy na nią mówią, że poganka jest i że dlatego tylko od drzwi kościoła nie odchodzi, bo tam dawniej ten ogień wieczny się palił, któremu ona posługiwała. Poganka, nie poganka, ona wszystko wieczyta w wodzie, z twarzy, z ręki, jakby z pisma klecha. Księżniczce aż rumieńce wystąpiły na twarzyczkę. Słusznego wzrostu wyprostowana poważnie, cała białawą zasłoną pokryta, która od głowy do stóp po niej spływała, szła śmiało niewiasta, niemłoda już, której twarz ponura, pomarszczona, postrach i poszanowanie wrażała. Rysy jej niegdyś piękny wiek uczynił groźnymi, a spod płótna, które ją okrywało całą, widać było na czole zwiędły wianek z ruty i liści dębowych. Był to znak dziewictwa i kapłaństwa starej mechy. Chociaż ją wiedziono przed oblicze księżniczki, wcale się tym nie trwożyła, szła krokiem pewnym, rzucając oczyma ciemnymi spod powiek jakby płaczem zakrwawionych zobaczywszy ją księżniczka dała znak służkom i z niecierpliwością płochego dziecięcia nie doczekawszy się nim rozkołysana zatrzyma się huśtawka zuchwale skoczyła na ziemię Femka, blisko stojąca pochwyciła ją w objęcia stara mecha stała przed nią ciekawie się przypatrując a usta zaciskając coraz mocniej Niestrwożone groźnym jej obliczem dziewczę zbliżyło się napastliwie. Dobra ty, moja, rzekło. przymilającym się dźwięcznym głosem: Będziesz ty mnie wróżyła? Wajdelotka milczała, potrząsając głową. A tobie na co wróżby moje? Odezwała się żałobnie. Albo to ci los nie wywróżył już przyszłości? Rodziłaś się na starym Kungisów zamku w Holszanach. Ojcowie twoi ludziom panowali i ty będziesz królować. Męża tobie wkrótce swatać będą, mówiła proroczym duchem natchniona. A będzie swatał cię taki, co by może rad sam wziął, gdyby mógł. Koronę ci włożą na czoło i panować będziesz, łzy. Tobie ona wyciśnie I swat się wrogiem stanie. Nieszczęśliwa będziesz i szczęśliwa królom matką. Po królach sierotą we łzach krwawych złocony chleb pożywającą niewiastą. Wlepiła w nią oczy, długo patrzając i sama do siebie mrucząc coś niewyraźnie. Po co tobie pytać mnie było i ból ze mnie wyciągać? Nie mogę ja dać nic, tylko to co mi duchy przyniosą. Nie mam swojego nic, nie wiem sama nic. Płynie wszystko z daleka. Zamknęła sobie usta dłonią chudą, pokłoniła się i zawróciwszy, żywo iść poczęła ku bramom. Dziewczęta stały wszystkie jak wryte, a księżniczka, której lice się paliło, powtarzała cicho jeden wyraz: korona. Ten dla niej zagłuszył inna. Femka ręce załamywała. Co ta stara czarownica wiedzieć może, szepnęła, zbliżywszy się. Dobrze, że poszła sobie mnie, dreszcze przechodziły, patrząc na nią. Pewnie poganką jesteś. Do huśtawki nikt już nie miał ochoty. Smutek powiał po wszystkich, nawet wesoła księżniczka, zachmurzyła się nieco i na bok odciągnęła Femkę. Plotła niezdarne rzeczy, rzekła. Korona, ja bym i korony nie chciała, bylebym stąd wyjść mogła. Albo ci tu źle, szepnęła Femka. Przecie wuj kocha bardzo. A Julianna nienawidzi i prześladuje mnie za to przerwała księżniczka. Dobrze mi było za życia rodzonej ciotuchny, a teraz mnie Witoldowa prześladuje za to, że sama uwiędła i że jej mąż woli patrzeć na mnie młodą, niż się swarzyć z tą babą. Femka jej pogroziła. Cst, nie mówcie. Albo ja nie wiem o tym, nie słucham i nie patrzę. O, wuj bardzo mnie kocha, dodała księżniczka. Czasem na przekoreżonie, ale jego kochanie i jej nienawiść już mnie zmęczyły rada, bym stąd rada w świat, wróżka przecie rychło coś wróżyła. Łzy. Łzy, sama do siebie zamurczała femka. Szły tak razem ku zamkowi krokiem powolnym słońce zachodziło za góry. Była to godzina, o której na zamku Wieczerze dawano. Książę Witold zwykle, gdy dostojnych gości nie przyjmował, sam siadał do nakrytego stołu, bo długo przy nim jak Jagiełło siedzieć nie lubił. Nie pijał nic, jadł niewiele, oprócz wody napoju nie znał. I ten czas przy stole nie bywał dla niego stracony, bo do obiadu i wieczerzy zwoływał zwykle każdego ze swych pisarzy cebulkę lub lutka z brzezia. Pisma sobie przyniesione, czytać kazał i odpowiedzi na nie dyktował. Rzadko bywał tak swobodnym, aby z księżną, która zgryźliwie spożyć z nim nawykła, gniewając się, że jej wolą się nie rządził i z pięknej pierwszej żony, siostrzenicą, sonką, którąśmy przy huśtawce widzieli, mógł razem biesiadować. Książę lubił bardzo tę piękną Sonkę, może więcej niż by żona chciała, która o nią była zazdrosna i zbyć się jej z domu pragnęła, ale Witold, który rzadko dla kogo powolnym bywał, żonie się nie dawał zmusić do niczego. Tym przykrzejszym to jej było, że czasem Sonka jednym słówkiem wolę jego złamała, uśmiechnąwszy mu się, spojrzawszy na niego oczyma gorącymi. Jej jednej niekiedy ująć się dawał. Dziewczy wiedziało o tym dobrze, że wiele mogło u tego, u którego nikt nic nie mógł, bo samo sprzeciwienie się wywoływało w nim opór żelazny. Korzystało z tego czasem z uchwale na przekór księżnej, ale w małych sprawach tylko. Witold Gretą rozumiał i żonę gniewliwą wyśmiewał niechęć dwóch kobiet rosła, a sonka w powszednim życiu złośliwej julian ulegać musiała wchodziła z dziewczętami na zamek sonka i miała się do swoich izb zawrócić gdy drogę jej zaszedł michno witoldowy sługa i pokazując na drzwi rzekł z pokłonem kniaź a pan do siebie was prosić kazał już po zamku wszędzie szukałem Wieczerzał już? Księżna jest u niego? Zapytała. Nie, odparł sługa. Właśnie siedzi u stołu. Sam jeden jest. Nawet pisarzów wołać nie kazał. Oprócz czeladzi nie ma nikogo. Sonka, dawszy znak Femce i dziewczętom, śmiało sama do jadalni wkroczyła. Izba to była wielka, w której i książę jadał, gdy sam był i gości czasem mnogich przyjmował. Po staremu nad murami jej sklepienia nie było, ale ogromne belki z prosta rzeźbione i malowany pułap okrywały. Jedną ścianę niemieckim obyczajem zajmowały police piętrzące się wysoko, na których piękne misy, dzbany i naczynia różne na okaz były porozstawiane. Kilka większych i mniejszych stołów ciężkich z ławami wyścielanymi wzdłuż izby przeżynały. Wąskie okna, zaszklone z szybkami w ołów oprawnymi, światło skąpe rzucały. Przy jednym z nich Witold sam wieczerzał. Ani wiek, ani boje, ni więzienia i niewolę nie pozostawiły na nim gniotących śladów. nie odjęły mu potęgi, którą wyniósł z kolebki. Teraz był to już człowiek, który młodość zostawił za sobą, ale starym ani się czuł, ani wydawał. Ubrany w kaftan, ciemny, podpasany, po domowemu, bez ozdób żadnych, z włosem długim na ramiona rozrzuconym, siedział w ręku trzymając kawał mięsa pieczonego i nóż. Niósł do ust ten posiłek, gdy Sonka się w progu pokazała. Bystro spojrzał na nią. – Sonka! – zawołał. Kazałem cię szukać po zamku, gdzie się ty kryjesz po komorach, latawicą. Myślałem, że bojar jaki rozmiłowany poniósł cię już na rumaku, ale ja bym się sam za nim w pogoń puścił. Może kto wie, albo bym pobłogosławił na drogę. Doprawdy, odparło dziewczy śmiało. Tak ja dla was mało warta, że nie wiecie. Ale ty wiesz, sroczko zła że ja na ciebie i twoje oczy paskudne patrzeć lubię, rzekł Witold. Tylko już mi się sprzykrzyło pilnować latawicy, która w gnieździe usiedzieć nie może. Wolałbym opiekę oddać innemu. Po co żeście mnie szukać, Kazali? – spytała Sonka. Żeby wyłajać, rzekł Witold, ale niezbyt surowym głosem i z pół na ustach. Wyrosły ci skrzydła latasz i rwiesz się szczególnie gdzie młodzież się kręci, radbym się pozbył, bo w końcu nie upilnuję, ale lada złodziejowi bym cię dać nie chciał. Sonka ramionami ruszyła, poprawiła włos. Witold jadł spokojnie i mówił powoli, żebyś ty przynajmniej wdzięczną była za to, że cię tu jako własne chowałem dziecko, no Skarżyć się na mnie nie powinnaś, albo się skarży. Chodowaliśmy cię troskliwie, Anna na ręku nosiła. Popatrząc na nią, ona wziąwszy ze stołu jabłko, gryzła ogonek jego w ustach, zadumana. Coś jej po głowie chodziło. W ten Witold, poważniejąc stopniowo, rzekł do niej dość bajania, Sonka, słuchaj mnie dobrze. Chcecie wydać za mąż. Dziewczę krzyknęło, ale trudno było rozeznać w tym głos: radość czy przestrach go wywołał? Oczyma zalotnymi, a ciekawymi, Sonka nic nie mówiąc pytać się zdawała: Za kogo? Żebyś ty rozumiała. Do nóg byś mi paść, powinna, aleś ty na pół dziecko, pół latawica dziewczę nogą tupnęło Mówże za kogo? Witold kazał jej czekać długo, ważył coś. No, Rzekł. Jak przystało, za starego wzdrygnęła się księżniczka. Nie chcę, bo rozumu nie masz, odparł Witold. Lepszego dla kobiety męża nad starego nie ma. Wy, młode, wodzicie ich, zdradzacie bezkarnie, a oni was po nogach całują. Nie tak mi pilno iść za mąż, skłamało dziewczę. Witold się uśmiechnął i rękę podniósł do góry. Sonka rozśmiała się też trochę, ale wnet przybrała minkę serio. Ty swojej woli nie masz. Ja wiem, co dla ciebie potrzeba, zawołał. Ojca Twojego zastępuje. On mi nad Tobą władzę dał. Otóż mnie wydać Cię za mąż pilno, abyś Ty się sama nie oddała komu, gdy ci się głowa zawróci. Sonka po dziecinnemu się śmiała, książę chleb łamał, niecierpliwie napił się wody, pomyślał znowu. Wiesz, że ja twojego szczęścia chcę, rzekł poważnie. Beze mnie ty wielkiego nie zrobisz losu. Ojciec za tobą wiana w ziemi nie da, bo go nie ma. Chyba koszule i sukienki, a krasę mieć będziesz w posagu weźmiecie cieli małe książątko, na ruś to już dla Ciebie szczęście. Kto wie potem, jakie losy cię czekają na małym grudku, z którego brat lub swad wyżenie lada dzień. Oto los twój. A będziesz rozumiała, ja ci takiego męża dam, któremu królowe swatają, ale. stary, w tej chwili sące przyszło na myśl proroctwo Mechy. I pobladła, miałaś się tak rychło sprawdzić, przepowiednia jej z koroną i łzami. Witold się rozparł na siedzeniu, jedną ręką bijąc o stół, a patrząc na dziewczę zaciekawione już więcej niż przelękłe. Staremu temu, który już trzy żony miał, rzekł, jeszcze się czwartej zachciało. Jedną poślubił, co aniołem była, drugą prostą kobietę, trzecią wziął wiedźmę rodem z piekła, a ja mu ciebie chcę dać czwartą, abyś była królową. No, Jagielle, polskiemu cię swatam. Sonka tym razem krzyknęła głośniej i oczy sobie zakryła białymi rękami, na łzy się jej zbierało. Nie widziała ona dawno króla Jagieły, ale słyszała o nim, że bardzo już stary był, że przy żadnej żonie wysiedzieć nie mógł, bo wolał ze psy po lasach jeździć niż pilnować domu. Wiele więcej rozpowiadano o nim, jak zazdrośnym był, jak podejrzewał żony, a lada do nosów słuchał. Trwoga ją ogarnęła. Stary, prawda, dodał Witold, ale sonko ty, co się stroić, lubisz bawić i śmiać, królową być, kazać sobie pokłony bić, na twarz padać przed sobą, nie lepiej, że jak na Rusi w pustym zameczku marnieć. Dziewczę zadumane odjęło ręce od oczu, powoli słuchało z uwagą. Jak jełłonie młody ciągnął książę dalej, jeśli by na niego co przyszło, kto wie, Polacy ci mogą młodego męża wysfatać, aby Brandenburczyka, którego jad widzę, przeznaczono się pozbyć. Królową być, warto coś za to zapłacić. Klejnotów i sukienek, których jesteś żądna, będziesz miała dosyta, i ludzie ci się kłaniać muszą. Dziewczę łzy już otarłszy, potrząsało tylko ramionami i głową. Witold usiłował odgadnąć, co dumała i domyśleć się nie mógł. Ja wiem, ty zrozumiesz, że takiej doli odrzucać nie można, mówił znowu, ale ja cię też darmo nie posadzę na tronie. Ty mi tam jesteś potrzebną i to będziesz podszeptywała Steremu, co ja tobie. Tyś moja być powinna, Sunko, jak byłaś dotąd dzieckiem posłusznym. Wszystko będziesz mnie winna i ja od ciebie wierności wymagać mam prawo. To mówiąc, wstał Witold, popatrzył na swą wychowankę stojącą w zamysłach i dodał idź, rzekł. Pomyśl, com powiedział, a potem padnij bi do i podziękuj, bo choć ze starym Wielka cześć i szczęście cię czeka. Ze spuszczoną głową, nie odpowiedziawszy słowa, Sonka zwolna wysunęła się z jadalni, a drzwi ledwie się za nią zamknęły, drugie uchylono niecierpliwie, niewieścia głowa wyjrzała przez nie, i księżna Julianna, która na podsłuchach stała, wtargnęła niespokojna. Na widok jej namarszczył się Witold, domyślając, że rozmowę z sąką musiała u drzwi pochwycić. Księżna była słusznego wzrostu, ani młoda, ani starą, średnich lat, niegdyś dosyć pięknych rysów, dziś twarzy zwiędłej i charakter zgryźliwy zapowiadającej niewiastą. Chciała jeszcze być piękną, a właśnie to staranie strój zbyt wykwintny, wyraz zbyt dziewiczy, który sobie nadać usiłowała – Czyniły ją niemiłą. Starała się też o rzecz niemożliwą bo opanowanie nad mężem, który przy każdym z nią starciu rozjątrzony zwykle na przekór jej postępował. Kończyło się to na łzach i na czekaniu. Sonka, którą Witold lubił dla jej piękności i wesołości dziecięcej. Znienawidzoną była przez Juliannę. Pewnie chętnie za kogokolwiek bądź wydać ją i pozbyć się z domu było najgorętszym jej pragnieniem, ale widzieć ją królową, gdy ona sama była tylko wielką księżną i być zmuszoną uchylić przed nią czoła tej myśli znieść nie mogła. Gwałtownie, z oburzeniem malującym się na twarzy drgającej od gniewu, przyskoczyła do Witolda, który stał zimny i nieporuszony jak posąg o mnie wierzę? Krzyknęła. Ja nie wiem nic. Ja niegodna jestem, abyś mi się zwierzył, a tę ulubienicę swoją siostrzeniczkę kochaną już chcesz posadzić na tronie? Chcę i posadzę, rzekł książę krótko i dosadnie. Ją, ją na upokorzenie moje, zawołała Julianna. Aby się mnie urągała? Tam, gdzie ją umieszczę, ona mnie służyć będzie, dodał Witold. Książę, który niemiłemu sporowi z żoną chciał koniec położyć, klasnął w ręce, odwracając się od niej. Znak to był zwykły dla przywołania sług lub oczekujących pisarzy. Usłyszawszy go, księżna, nie chcąc się wydać ze łzami, pobiegła skryć je do izb swoich. Przed sieni stojący na zawołanie cebulka, wsunął się cichymi krokami. Był to szlachcica Polak, razem z drugim towarzyszem, ludkiem z Brzezia, dość już dawno służący Witoldowi, tak jak on chciał, aby mu służono. Sposobił się niegdyś ubogie chłopie do stanu duchownego, ale święceń jeszcze nie mając tylko naukę potrzebną, gdy się zręczności nadarzyła, przystał do wielkiego księcia i teraz już. O sutannie nie myślał. Nie tak szczodry jak Jagiełło, Witold jednak nagradzać umiał, usług nie zapominając nigdy. Cebulka przebiegły, rozumny, łatwego, a bystrego pojęcia człowiek, na swój stan uczony dosyć, używając wszystkich tych darów na korzyść pana, woli własnej umiał się wyrzec zupeł zgadywał księcia, rozumiał go łatwiej i lepiej niż inni, ale nie występował nigdy ani z własnym rozumem, ani z radą. Był narzędziem dogodnym i czymś więcej się stać nie kusił. Gdy Witold nim nie kierował sam, nie ważył się na nic. Małego wzrostu, płci śniadej, rysów nieznaczących, średnich lat człeczek, niepokaźny dla tych, co głębiej nie zajrzeli w oczy, nie dający w nich czytać, Cebulka miał nieograniczone zaufanie pana i nigdy go nawet niezręcznością nie zdradził. Milczał jak grób, nikt nigdy nic nie dobył z niego. Z obcymi niechętnie mówił i mało. Nie wygadał się nikomu. Gdy potrzeba było namówić, przekonać, podejść, zyskać, umiał być zręcznym i chytrym, lecz wszystkie te przymioty występowały u niego tylko na rozkazanie, a chowały się jak u ślimaka rogi na skinienie pana. Dla cebulki Witold tajemnic nie miał, lecz sługa nie wyzywał zwierzeń, we wszystkim zachowywał się biernie. To właśnie czyniło go księciu miłym. Pisarz stał pokornie u progu. Jagielle więc zachciało się żony. Czy Zygmunt mu ją i Barbara narzucają? rzekł, zwracając się do cebulki. On sam wcale o niej wprzód nie myślał, odparł cebulka. I nie żądałby jej pewnie, gdyby mu Zygmunt własnej córki nie swatał zdrajca a ponieważ ta dzieckiem jest czeską królowe wdowę muraji, po obu posagi, po jednej koronę, po drugiej wiano ze szląskiem. Wmówili mu, że jeszcze żenić się powinien, dodał ciszej cebulka poruszając ramionami. Przecież gdy jadwigę córkę swoją Brandenburczykowi zaręczał, wyrzekł się już tej głupiej myśli o żenienia. Przecież zapowiedzieli w Rzymie, gdy granowskę brał, aby tym ślubom koniec było, mówił Witold. Wszystko to zygmuntowe sprawy on tu nam mąci i chce starego sobie zjednać, aby nim władał, wiedząc, że słaby jest. Mnie się lęka. Nie można dopuścić, aby Zygmunt wpływ swój małżeństwem zapewnił. Wolę sam ożenić Jagiełę. Spojrzał na cebulkę, który pytać nie śmiał. Witold przeszedł się po izbie i stanął przed nim. Muszę mu siostrzenicę poświęcić. Sonkę mu dam. Co sądzicie o tym? Nasi panowie, biskup krakowski i Zbyszko nie chcą żadnej żony dla niego. Właśnie ja dlatego mu ją dam, rzekł książę. Przez nią będę zawsze pewnym Jagiełły i im szyki pomieszam. Młoda jest piękna, zapanuje nad nim łatwo, a posłuszną mi być musi, cebulka wyzwany, aby się odezwał z czymś potwierdził zdanie Pana lub uczynił uwagę, jaką zmilczał. Wiedział on dobrze, iż Witold nie zmieni zdania. Wygotuj list ode mnie rzekł po chwili książę. Zaleć mu w nim sonkę sam z nim pojedziesz do Krakowa, jeło pewnie pytać cię będzie, zachwalaj mu dziewkę, niech się stary zapali do krasawicy, sam na sam z nim, wprzód nim on to Zbyszkowi i innym zwierzy, nabij mu dobrze w głowę, że drugiej takiej na świecie nie ma, a z mojej ręki ją śmiało wziąć może. Rozumiesz? Skłonił się cebulka. List gotuj dziś, z rana mi go czytać będziesz, a jechać potrzeba co rychlej, aby Aleksandra mu znowu jakiej drugiej granowskiej nie dała. Jak tylko się dowiedzą, że mu świta ożenienie, zewsząd raić poczną dziewczęta i wdowy, a ja, mali żonę brać, muszę tam swoją postawić przy nim. Raz jeszcze spojrzał na cebulkę, który nie potrzebował słów wielu, a żeby pana zrozumiał. Miał już odchodzić, gdy książę wstrzymał go. Z listem jadąc, rzekł: Staraj się go nie w Krakowie, gdzie nad nim czuwają klechy, ale na łowach, gdzie przydybać. Będziesz miał czas i swobodę dobrze mu sonkę opisać, potem mu już jej z głowy księża nie wybiją. Pośpiechu trzeba w tym jak w każdej rzeczy wyprzedzą nas stracimy wiele jeśli kiedy to dziś mi należy mieć tam pomocnika bo wrogów ze strachu co dzień rośnie Księżna Juliana nie przyszła dnia tego do wieczerzy. Nie chciała się spotkać z Sonką, potrzebowała gniew swój wypłakać, myśleć nad tym, jak męża odwieść od raz powziętego zamiaru. Nigdy w życiu się jej to nie powiodło, bo Witold żadnej nie uległ nie wieście ani mężowi. Nie wyrzekała się jednak nadziei i mimo doświadczenia, Niepotrzebna niewiasta w zawsze najgorszego dobierała sposobu do pokonania męża, oko w oko stając z nim do otwartej walki. Przy wieczerzy Sonka też siedziała, nie mając do jedzenia ochoty, łamiąc chleb w rękach bezmyślnie i wodę popijając, a jak tylko misy zdejmować zaczęto, wymknęła się do swojej komnaty, do której za nią stara piastunka Femka ciągnęła. Od tej niedawnej chwili, gdy się tak po dziecinnemu na huśtawce zabawiała, Sonka zdawała się jakby o lat kilka dojrzalszą i starszą. Padł na nią ten Witoldowy wyrok, którego spełnienia wiedziała, że nie uniknie, jak ostudający wody strumień. Wszystko teraz walczyło w niej, poruszało się, ważyło. Czuła, że musiała być inną, gdy zostały same... Rzuciła się w objęcia Femki i zawołała rozpaczliwie: Moja stara, moja stara! Och, ach, jak rychło przepowiednia się ziściła. Stara piastunka przypadła do ziemi u jej kolan. Zaczęły rozmawiać po cichu. Nie jeden raz już doświadczały, że je szpiegowano. Wuj mnie swata. Drżącym głosem poczęła sonka. Przeżegnała się Femka. Daj Boże w dobrą godzinę, rzekła. Ręce składając, przecież byśmy wolne były od tej. Wskazała na drzwi palcem. A ty byś odetchnęła swobodnie. Ale mąż, oczy sobie zakrywając, poczęła Sonka. Dziad stary, ojcem by mi mógł być, lub. Kto? Przerwała piastunka. Sonka schyliła się jej do ucha. Jagiełło! Swemka sobie oczy zakryła rękami drżącymi i pozostała tak długo milcząca, jakby się modliła czy płakała. Tymczasem dziewczę zadumane odzyskiwało moc nad sobą. Taka dola, rzekła śmielej, stary, ale król i sonka królową, a Julianna by się jej kłaniać musiała. W oczach jej błysnęła duma. Królową, będąc, nie chodziłabym, jak tu w tych łachmanach, potrząsła zieloną sukienką wytartą, obwiesiłyby mnie klejnotami. Sparta na ręku Femka nic jakoś nie odpowiedziała. O, dla jednej Juliany, ja nie będę się wypraszała. Nie wiem, że się ona zje ze złości, ona księżną, a sonka królową. I potrząsnęła, za ramię wziąwszy piastunkę, domagając się odpowiedzi, dumała w sobie zatopiona Femka. Widziałaś ty jagiełę? Spytało dziewczę. O, wiele razy i dawniej, gdy jeszcze młodszym był i teraz poczęła Femka, przybita tą niespodzianą wiadomością straszny on jest a nie nie westchnęła piastunka dobry nawet. A powolny i szczodry, ale... Tu pokręciła głową. Trzy żony miał, wyrwało się słońce. Milczały obie. Księżniczka zamyślona znowu ją uderzając po ramionach rozbudzić się starała. Mów ty mi o nim, zawołała, ale prawdę, wszystko, bo ja wiedzieć muszę, komu mnie dadzą i co mnie czeka. Westchnieniem naprzód odpowiedziała Femka. Boże mój miły, odezwała się, wszystko to jak sen, chodzi po mojej biednej głowie, trzeba ci było wróżkę wyzywać. Wczoraj jeszcze siedziałyśmy spokojnie, a dziś przeżegnała się bojaźliwie i wnet dalej ciągnęła. Stary już, ale taki krzepki do łowów i w lasy, jakby młodym był, tylko twarz ma zgrzybiałą, a włos siwieje. Małomówny, pobożny, nieufny, o... Nie wierzy kobietom, nie wierzy. Zawahała się trochę Femka. Pierwszą żonę Węgierkę miał, której pono do dziś dnia żałuje i pierścionka jej nigdy z palca nie zrzuca, a córce, którą miał z drugiej, dał jej imię. Mówią, że jak anioł piękna była, ale od ciebie dziecko moje. Nie kraśniejsza pewnie i dobra też miała być, ale szła za Jagiełę przymuszona, ludzie powiadali, że innemu przeznaczoną była i kochała go, przymusili Polacy, szła za niego. Taka dola nasza, kochasz czy nie wydadzą cię darmo płakać, kiedy słuchać trzeba. Oskarżyli ją potem przed Jagiełą, że się z tamtym pierwszym swoim widywała, aż sąd musiał być. Przysięgali ludzie, a potwarca odszczekał pod ławą, bołgał jako pies. Westchnęła femka, a rączka dziewczyncia, które ją trzymało za ramię, zadrżała i twarzyczka, wyrażająca ciekawość, pobladła. Niedługo żyli z sobą, mówiła dalej piastunka. Zmarła ta pierwsza królowa biedaczka, no. I prędko drugą wziął? spytała sonka. Coś rychło, bo mówili, że się lękał, aby go Polacy precznie wygnali, więc wziął inną z krwi Polskiej po ich królu dawnym, ta już mu nie taką była miłą, spuściła głowę Femka. Jak za pierwszej, tak z drugą, dodała, nie siedział nigdy razem. Ciągle w lesie, na zamku on gościem, aby zatrąbili na łowy, uciekał w bór, a pojechał na zwierza, to go często miesiącami nie było. Nie wszędzież królowe z sobą brać, musiała to tu, to owdzie, po zamkach się tułać, czekać na swego pana. I tej ludzie nie darowali. Prawili, że mu była niewierną. A on? spytało dziewczę. On wierzy łatwo, mówiła Femka. Uczynił jej, co? Poświadczyli i tej, że niewinną była. Po tej pono nie bardzo bolał, gdy mu zmarła. Wyswatała mu siostra trzecią. Sonka westchnęła. Śmiali się, a gardłowali ludzie, gdy się z nią żenił, bo stara baba była i chora, a zła i zgryźliwa. Co gorzej, że ona mu słyszę, chrzestną matką była. A z taką jak zrodzoną Żenić się nie godzi Ale czego królem nie wolno Naprzód się żenił Potem księży o pozwolenie prosił Więc co robić mieli Ludzie tej starej nie lubili Bo i prosta szlachcianka była I trzech pono miała mężów Nim się królowi dostała Gdy od ślubu jechali Wozy się łamały I w króla piorun bił Że omal z życiem uszedł Dosyć by mu trzech było Zakończyła piastunka. Położyła jej Sonka palce na ustach. Długo tak siedziały obie zadumane. Femka z płaczem poczęła ściskać ją za kolana. Ach, innego tobie trzeba było. Sokoła białego bohatera w złotej zbroi ze słonecznym liczkiem. Jak ty pięknego i młodego. Sonka wpatrzyła się w okno. Zdolą nie wojować ściany nie przebić głową rzekła witold co powie to musi się spełnić uczyni mnie królową pochyliła się do piastunki szepnęła jej w ucho ale powiedział mi że ja słuchać go muszę i służyć mu powinnam królowa pokręciła głową nie mnie ludzie będą słuchali, nie ja drugich, nawet wuja Witolda. Nie, nie, na to za starego idę, abym rozkazywała jemu i wszystkim. Z przestrachem słowa te usłyszała Femka i przeżegnała się jak zawsze, gdy coś złego odegnać chciała. Wojuj ty z kim chcesz, rzekła, tylko nie z nim. On i z jagiełą, co chce, poczyna, i z panami niemieckimi, i z królami, i z książętym, bo mocny jest i rozumny. Tobie z nim nie walczyć, ani mu się sprzeciwiać, o nie! Nie odpowiedziała nic Sonka. Noc nadeszła, w czasie rozmowy, Femka poszła łóżeczko uścielać i kaganek zapalić, a księżniczka została przy oknie, zapatrzona w nie, choć poza nim nic już widać. Było oprócz kawałka ciemnego nieba upstrzonego gwiazdami. Nazajutrz Sonka wstała mężną, pogodzoną ze swym losem. Stary mąż z koroną na głowie zwyciężył. Tegoż dnia Cebulka został potajemnie wyprawiony do króla. Wskazano mu miejsce koło słupi, do którego podążył, lecz tu już Jagieły nie było. Pociągnął w lasy dalej, a Cebulka za nim. Nie spoczywając po drodze, chciał go mieć koniecznie w przód nim do Krakowa powróci. Błądząc tak ledwie w niepołomicach go napędził, szczęściem dla niego lasy tu zwierza pełne króla wstrzymały. Nie bardzo też rad powracał do swej stolicy, gdzie go spornymi sprawy zbyt mękano, choć je zdawał chętnie na innych. Obrachował się tak zręcznie cebulka, iż pod noc, gdy Jagieły się na zamku spodziewano, wyprzedził go. Z duchowieństwa i panów, których się obawiał Witold, podówczas nikogo przy królu nie było. Dwór tylko łowczy mnogi i różnych ludzi wiele, co radzi byli z niewyczerpanej szczodrobliwości dobrodusznego pana korzystać. W izbie dla Jagieły przygotowanej z taką prostotą, do jakiej on był nawykły, pościel już skórami zasłana, ogień na kominie niewielki i jadło stało w pogotowiu, aby wygłodniały mógł się pożywić. Z Krakowa kilku komorników z listami od rana siedziało. Z nimi razem przysiadł się Cebulka. Na króla oczekując I rozmową się ich przysłuchując Sam on ledwie półsłowem Jakim się odzywał Dawał się im wygadywać Na zwierzenia się wyciągał A pytany zawsze mawiał Że o niczym nie wiedział Późno w noc słowy wróciły Wozy za nimi Zwierza pełne I król dobrej myśli A głodny rad ogniowi na kominie Pieczeni na misie I cebulce który mu się do stóp kłaniał. Z Litwy posła zobaczywszy, aż mu się w pomarszczonych powiekach oczy zaśmiały, bo i w Krakowie, i gdziekolwiek był, za swą Litwą tęsknił zawsze. A co mu nią pachło, choćby wrogie było, ciągnęło urokiem niewypowiedzianym. Tych braci, z którymi nieraz musiał krwawe staczać boje, nierad widział uciśnionych, a mógł podać im rękę, Gotów był zawsze. Zobaczywszy cebulkę, śmiać się począł do niego i, siadając za stół, stanąć mu kazał podle. Zaraz o Witolda, o Wilno, o wszystko rozpytywać zaczął, takie nawet mieszając drobnostki, na które pisarz Witoldów odpowiadać nie umiał lub nie śmiał. Rad mu był bardzo. Cebulka, póki dwór ich otaczał, z listem od pana nie zdradził się, pokłon tylko przynosząc, Jagieło się tego domyślił, a twoi po wieczerzy na pościel patrzy, dwór odprawił, cebulkę zostawiając przy sobie. Z listem mnie do waszej królewskiej mości Pan mój posłał, ale pisanie to tajemne jest, odezwał się Pisarz. Mówże, co w nim, boś ty je pewnie pisał sam, <laughs> uśmiechnął się król. Boleje książę Witold bardzo, mówił Cebulka, że w miłości niebezpieczeństwo grozi. Król się podniósł, wspierając na łokciu, oczyma rzucił dokoła. Co? Jakie? Od rzymskiego króla, mówił pisarz. Bo to pan wielce chytry jest, kłamliwy i obłudny, a cokolwiek czyni tylko dla siebie, nie dla miłości czyjej. Witold go nie lubi, wtrącił zadumany Jagiełło. – A przecie on mi wielkie ofiarował związki i korzyści. – My o tym wszystkim wiemy – przerwał z poszanowaniem Cebulka. – Ale jego się najwięcej bać należy, gdy takim dobrym się czyni. – Książę i o tym słyszał, a wie pewnie, iż rzymski król swatem chciał być. – Rozśmiał się Jagiełło. <laughs> – Wie Witold wszystko – rzekł. – Tajemnicy z tego nie robił Zygmunt. – Córkę mi był gotów dać albo wdowę królowe czeską. A w obojgu zdrada tkwiła, dodał cebulka. Córka jego dziecięciem jest, na które byś miłość wasza czekać nie mógł, nim dorośnie, czeska zaś królowa wdową jest. Witold nie chce, bym się ja żenił, przerwał król. Ja to wiem, no i biskupi, Zbyszek, wszyscy by mnie od małżeństwa chcieli odwieść. Mówią mi, żem stary, a ja się nie czuję takim zgrzybiałym, żebym żonki nie mógł brać. Witold... Książę Witold właśnie zdania jest innego, żywo zawołał Cebulka. I owszem, chce i radzi, abyś się miłość wasza ożenił. Król spojrzał zdziwiony mocno. – Możesz to być? – Tak jest. – I z tym mnie posyła – mówił pisarz. – Tylko Niemki, ani Węgierki, ani Czeszki wam nie radzi, ale starym obyczajem Rusinkę. Król zwrócił się cały ku cebulce i oczy mu poweselały. – Niechże mi taką da – roześmiał się. – Ale nie starą babę, tylko miłą krasawicę, a wesołe ptasze – Pisarz dał królowi chwilę czekać i odezwał się głosy zniżając własną siostrzenicę, sonkę holszańską. Książę Witold Swata i Raj. Dziewka młoda i urody osobliwej, humoru wesołego, dobra i piękna. Słuchał Jagiełło z wielce natężoną uwagą. Mów, mów, dodał, jak ona wygląda, bo ja jej nie widział od dziecka liczko jakie, a oczy. Cebulka zwolna opisywać, zaczął, znając króla, że mu piękność niewieścia nigdy obojętną nie była. Słuchał jeło ciągle wesół, aż się zachmurzył nagle. Taka jak ta pierwsza, co jej pierścień na palcu noszę, westchnął. Taka jak tamta nie będzie. Miłościwy królu, ci, co ją i tamtą widzieli, rzekł Cebulka, poświadczą, że jej nie ustąpi, a weselszą jest. – Czego wam potrzeba, abyście po trudach mieli rozrywkę i wytchnienie przy niej? – A zdradzi mnie i ta? – wtrącił nagle król wspomnieniem jakimś zachmurzony. – Jam stary, ona młoda. Ludzie na piękność chciwi. – Potrząsł głową miłościwy królu, odezwał się Cebulka. – Rusinki znacie, one tego nie czynią. Wychowane są z dala od ludzi. W teremach zamknięte, bojaźliwe i skromne, milczał jak trochę. Z tym Witold posłał was? spytał. Z jednym tym, bo książę szczęścia waszego pragnie i radby was widzieć na starości. Ja mnie stary, zamruczał król, ale o tym pomyśleć trzeba. Sonka, Sonka. Prawie o niej nie słyszał. Nie swataliście mi jej w przód, bo nie dorosłą była. Witold nie wiedział, że miłość wasza chcesz mieć żonę. Dlaczegożbym bym nie miał chcieć, odparł król. To człowiekowi przyrodzona, tylko mi Zbyszek i biskupi bronią tego i papieżem mnie straszą, ale gdy mu się pokłonie, stary ojciec da pozwolenie. Mówią, że cztery wiele, a, ale z pierwszą krótką żył, z ostatnią jeszcze krócej. A co mnie o nią nagryźli, mów, jak Sonka wygląda. Cebulka począł wychwalać na nowo, czując, że już wyobraźnie króla nią zajął i że mu jej niełatwo z głowy wybiją. Król słuchał bardzo uważnie, a ilekroć pisarz przestawał mówić, Wyczerpawszy pochwały, poruszał głową i pomrukiwał. Ja bym rad sonkę wziął, rzekł Jagiełło powoli wahając się, ale nie mało z tym trudu będzie, nim mi klechy pozwolą. Oni się już domyślają, że mi swatają ze wszech stron, to też spokoju nie dają, odwodząc od małżeństwa. Zbyszek sobie, a to uparty człowiek jak żelazo niczym go nie zyskać i nie przeprzeć. Wojciech także, krakowski biskup, wturuje mu, ale ten chciwy jest. Z nim sobie poradzę. Na ostatek ta gadzina żmija ta, ciołek, co na nieboszczkę moją, takie srogie, a ohydne pisał rzeczy. Ten znów gotów mnie zochydzić. Miłościwy Panie, przerwał cebulka. Alboż nie jesteście królem, nie macie woli swojej? Jakieło cicho parsknął i w dłoń ukrył śmiech. Ja królem rzekł. A juści dodawania i obdarowywania to ja król. Kłaniają mi się, gdy ode mnie biorą. a no nie wiesz, cebulka, że ja nie mogę nic, nic. Co tu za panowanie w tej Polsce? Tu biskupi i panowie królują, a król słucha. Co ja mogę? Psy i psiarzy w pole wyprowadzić. W lesie tom ja pana, w Krakowie. W Krakowie z jednej strony Zbyszek z drugiej Wojtek z trzeciej Staszek a Jaśko Starnowa Mikuła z Brzezia, wszyscy oni pojadę na ruś tam mi pokłony biją i mogę robić co chcę a tu w Krakowie daliby mi dopiero gdybym swoją wolę chciał mieć miłościwy panie szepnął Niewyraźnie pisarz: Mnie się zdaje, że gdybyście mojego pana słuchali, a jego w pomoc wzięli, on by tę samowolę ukrócił i panowalibyście sami. jeło głową potrząsł znowu za późno rzekł. Z panami tutejszymi już dziś nie porywać się do walki. Tamci królowie, co przede mną byli, nadawali im pergaminów i pieczęci, także już teraz oni od nas mocniejsi. Dobrze Witoldowi na Litwie, bo mu tam nie bróżdżą bojary, a mruk niektóry łeb mu zetnie i reszta w mysze dziury się chowa. Tyś sam Polak, wiesz, że tu król wszystkim służy, a jego pilnują tylko. W sprawach państwa odparł cebulka trudno na to radzić, kiedy to w prawo przeszło. – Ale gdzie o żonę idzie? Co komu do tego zabronić? Nie mogą ożenić się królowi. – Ho, ho! – przerwał Jagiełło. – Mądrzy to są ludzie. Jak sami nie będą mogli, to poślą do Rzymu. Stamtąd, jak stary papa nakiwa im, muszę milczeć. A ja go potrzebuję, bo bez niego bym tych mnichów krzyżowych nie zgniótł. Głową począł kręcić, cebulka milczał. Witold mi dobrze życzy, dodał, i ja go kocham jak rodzonego, ale on tym mnichom daje się wodzić i teraz im przeciw mnie pomaga, a drużbę trzyma z nimi. Zmieszał się nieco poseł, bo czuł słuszność tych zarzutów, lecz musiał bronić swojego pana. Miłościwy król rzekł, nie waśni się książę Witold z krzyżakami, ale przyjaźnić się z nimi nie może, pomni on, co od nich sam wycierpiał. Wrogami są i będą, choć się płaszczą przed nami, dorzucił król. A dla mnie wrogiem, kto z nimi trzyma. Cebulka rad był już odwrócić rozmowę, bo się zbyt stała drażliwą, przebąknął więc znów o sąnce, aby nie dać królowi mówić o krzyżakach. Udało mu się to i Jagiełło poweselał zaraz. Cóż ja mam donieść panu mojemu w odpowiedzi? spytał. Czekaj do jutra rzekł król po namyśle. Jedź ze mną do Krakowa, tam odpowiedź otrzymasz. Rusinka mi się lepiej od innych uśmiecha, bo to swoja jak moja matka była, i z nią łatwiej niż z tymi niemkiniami, do których trzeba włosy smarować i jedwabie wdziewać. Przerwało mu powtórzone westchnienie. Idź spać, Cebulka, bo i mnie się już oczy kleją, a nikomu nie mów o sądze. Z tym się rozstali. Nazajutrz Choć zapowiedziane były łowy w puszczy, z rana wstawszy, a raczej obudziwszy się, bo z łóżka rychło nie powstając, swoim obyczajem wylegiwał się Jagiełło, nakazano szykować się do Krakowa. Żal było królowi lasów, bo miasta i życia w nim nie lubił, a na zamku się nierad zamykał. Jechał Markotny, ale już mu ta krasawica Rusinka po głowie chodziła. Im młodszą mu ją opisywał Cebulka, tym chciwszym był. Na ten kąsek stary. Przez całą drogę jednak myśleć musiał, jak się o tym rozmówić z Panami. Odradzali mu oni w ogóle spóźnione śluby, przy których uporczywie stał, a z duchownymi i baronami swymi sprzeczać się nie lubił i nie umiał. Przemogli go zawsze i wymową i upornym staniem przy swoim. Największą miał obawę o Zbyszka z oleśnicy, który od czasu jak mu pod Grunwaldem życie ocalił, ulubieńcem się stał, a z ulubieńca groził być Panem. Temu nie kosztowało nic, prawdę powiedzieć, choć przykrą królowi. Żadnej słabości jego nie uległ nigdy. Wyrzucał mu ją na oczy i zyskać się nie dawał niczym. Jagieło się na niego często pogniewał, odprawił na dąsany, lecz wkrótce potem przywoływał i przepraszał. Zarzucano królowi słabość. W istocie nie miał on potęgi i energii Witoldowej, lecz serce chrześcijańskie zdolne pokrzywdzonego prosić o przebaczenie i błąd swój wyznać. Tej cnoty dał był Jagiełło dowód, gdy porywczo z Krakowa do Poznania przesadzonego biskupa Piotra Wysza pod pozorem osłabionych władz na łożu śmiertelnym jechał sam o zapomnienie winy prosić. Im powolniejszym był król, tym ludzie, tacy jak Zbigniew zoleśnicy większą, nad nim brali przewagę. Przybywszy do Krakowa, Jagiełło niecierpliwy posłał zaraz na probostwo św. Floriana Pozbigniewa. Był to już w oczach wszystkich przyszły biskup krakowski, choć dotąd stolicę tę Wojciech Jastrzębiec zajmował. Oczekiwano na zgon pierwszego prymasa Polski w gnieźnie, aby mu Zbyszka w Krakowie albo w Gnieźnie umieścić. Wojciech, biskup krakowski, dziecię jednego z najstarszych rodów szlacheckich Polski, który wielkim rozrodzeniem się już naówczas zubożałe w sobie liczył gałęzie, wyszedł był z małego, ale dobił się wysoko uczonością swą. Teologicznym wykształceniem, którego w pismach zostały dowody. I powiedzmy też wielką giętkością charakteru, właściwą tym, którzy do góry Wspiąć się pragną, a ciężkich oto bojów staczać nie chcą. Nie był on przeciwnikiem Zbigniewa z oleśnicy, lecz ani sługą jego, ni narzędziem być nie chciał. Powolniejszy od niego, królowi wbrew się nie sprzeciwił. W ostatecznych razach zdanie dawał dwuznaczne, niejasne. Naginał się do okoliczności. Młodszy od niego, a niezłomniejszy Zbigniew, nie mogąc zmienić go całkiem po sobie, musiał baczność mieć na niego, bo i nauką i zręcznością był groźny. Obaj ci duchowni byli naówczas w tych stosunkach dwuznacznych, które na przyszłość nic wnosić nie dają. Zbyszek z oleśnicy był jeszcze biskupa krakowskiego podwładnym, szanować go musiał, a Wojciech. Czując potęgę ducha i charakter w nim, przewidując przyszłe znaczenie, zawczasu go rad sobie był zaskarbić. Powołany do króla Zbyszek po drodze wstąpił do biskupiego dworu oznajmiając, że Jagiełło powrócił. Był naówczas oleśnicki w sile wieku mężczyzną pięknej powierzchowności, wybitnych rysów twarzy, zbudowany silnie, oczu wydatnych i wyrazistych, w obejściu się uprzejmy, lecz razem żywy i śmiały. Starszy od niego biskup Wojciech, wejrzeniem tylko zdradzał umysłu swego siłę. Twarz zresztą przystojną, pociągłą, z ustami uśmiechającymi się na pozór dobrodusznie, umiał uczynić niewyrazistą, jakby nią potrzebował pokryć siłę ducha. Nie wydawał się z nią wcale. Wesołością, nieopatrznością, lekceważeniem, prawie zbywał sprawy, których znaczenie nie uszło jego przenikliwości, ale nie życzył sobie, aby go miano za tak zręcznego i rozumnego, jak był. W Oleśnickim coś było bojownika i żołnierza, w Jastrzębcu przeważał ksiądz uniżony, łagodny, pokorny, ale widzący kryjomo wszystko.